Michał zaufał mi i właśnie dał mi do zaśpiewania taki utwór, który dla mnie był wielkim wyzwaniem. Mam nadzieję, że podołałam i go nie zawiodłam. No, zdaniem telewidzów nie, więc bardzo mnie to cieszy i dziękuję każdemu za każdy głos. Jestem przeszczęśliwa, wdzięczna. Ciągle ten stres jeszcze, który się ulokował wcześniej, jest. Natomiast naprawdę to są takie emocje, to jest nie do opisania. Jeszcze bardzo się denerwowałam, ponieważ rozpoczęłam dzisiejszy wieczór. Także dwa razy więcej się denerwowałam niż wszyscy. Natomiast jestem bardzo szczęśliwa, że udało mi się przejść dalej i mam nadzieję, że nie zawiodę Michała. Iza ma niezwykle charyzmatyczny głos, który będzie można poznać po pierwszych usłyszanych dźwiękach, więc to na pewno jest wyróżniające ją. Co więcej, jest piękną kobietą, która naprawdę bardzo dobrze śpiewa i technicznie, i wkłada w to emocje, więc absolutnie jest na swoim miejscu. Ja jestem szczęśliwy, że mam te dwie osoby u siebie, chociaż jest to dość nienaturalne, dlatego że to jest pierwszy live, w którym odpadły dwie osoby jednocześnie, co nie pozwoliło im się do końca rozwinąć, ale mam nadzieję, że jakby będą podążały ścieżką, którą sobie wyznaczyły, bo jednak muzyka to ogromne szczęście i mam nadzieję, że one będą mogły w tym temacie tkwić.